Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał. Bardzo serdecznie Was witam tego poranka, w ten dzień, w piątek, piątego tygodnia wielkanocnego. Pozdrawiam Was z mojego domu, z mojej biblioteki. Ale skupiamy się nie na książkach, to może kiedyś, ale na Bożym Słowie. A Słowo jest piękne, mocne. Kolejne wersety 15 rozdziału Ewangelii Jana, od 12 do 17. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał, aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali. Słuchajcie, mocne słowo. Wypisałem sobie, rozważając to słowo, przyjmując je, proste zadanie. Kochaj. To jest zadanie na dzisiaj. Kochaj. Kochaj, bo Pan pierwszy nas ukochał. Motywem miłości do człowieka jest to, że Bóg pierwszy nas ukochał. Jezus nas zbawił i Jezus nas ukochał. I teraz, co jest wolą Jezusa? My czasem pytamy, co Bóg chce? Wzajemna miłość. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Jezus pokazuje, co znaczy być przyjacielem. Jezus pokazuje, co znaczy kochać. Nie boi się krzyża i z krzyża nie schodzi. Jezus wyraźnie mówi, kochajcie się, miłujcie się. W jakim kontekście to w ogóle jest? Tak? Jeżeli prześledzimy tekst Ewangelii Jana, to Jezus wypowiada te słowa już po ujawnieniu zdrajcy Judasza, po tym, jak Jezus umył najpierw nogi, potem objawił, kto jest tym, który go zdradzi. Judasz już wyszedł z wieczernika i Jezus zaczyna mowę pożegnalną. I już na początku tej mowy mamy przykazanie moje daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. I później ten motyw jest znowu powtórzony. A więc jeżeli w tym krótkim wydarzeniu, jakim jest mowa Jezusa jeszcze przed udaniem się do ogrójca, to znaczy, że to jest bardzo ważne. Jezus mówi wyraźnie, abyśmy się wzajemnie miłowali. To jest ważne, żebyśmy miłowali tych, którzy są uczniami Jezusa, ale też, żebyśmy tą miłością wychodzili oczywiście dalej. A co znaczy oddawać życie? Tak? No bo mamy oddawać życie za przyjaciół, ale też tych przyjaciół Jezusa. Jezus chce być przyjacielem drugiego człowieka, nawet jeśli jest odrzucany przez człowieka. To oddawanie życia nie oznacza, że muszą nas zabić, tak? Ale to jest to, że tracimy coś z siebie. Czasem czas, komfort, jakąś taką strefę zadowolenia, tak? Że ta miłość coś nas kosztuje. Przebudowy dnia na przykład, tak? Planu dnia, pieniędzy, czy jeszcze innych rzeczy. Tracić coś z siebie dla drugiego człowieka. W ten sposób naśladujemy gest Jezusa. W ten sposób stajemy się naprawdę jezusowymi ludźmi. Zadanie domowe wynikające z tego tekstu, no to pierwsze w ogóle przeczytaj ten 15 rozdział Ewangelii Jana, wersety 12 do 17. Odnieś się do swojego konkretu, twojej codzienności, układu w tym wszystkim, co, w czym jesteś, jak wygląda twoja codzienność i kochaj. Kochaj Boga, kochaj ludzi.
bo to jest wolą Pana. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do zobaczenia jutro.